Witajcie na kanale Fauslot Polska. Dzisiaj chciałbym troszeczkę przybliżyć profil konstrukcyjny 30x30 z rowkiem 8. Pokażemy sposoby, najbardziej popularne sposoby łączenia tych profili pod kątem 90 stopni. Pokażemy, w jaki sposób połączyć wzdłużnie dwa profile ze sobą. W jaki sposób zrobić na przykład drzwiczki, czyli użyjemy zawiasów, użyjemy rączek oraz specjalnych uszczelek do mocowania np. pleksji, jakichś wypełnień typu pleksji, sklejka, tego typu rzeczy. Zaczniemy od najprostszego, najbardziej popularnego łączenia, czyli za pomocą śruby. W tym celu trzeba odpowiednio przygotować profile. Profil, do którego będziemy mocować, należy nagwintować gwintownikiem M8. Drugi profil, który będziemy przekręcać, należy nawiercić otworem, wiertłem, który umożliwi wprowadzenie klucza i przykręcenie śruby do drugiego profilu. My używamy wiertła o średnicy 7 mm. W celu połączenia wsadzamy śrubę w rowek. Następnie wprowadzamy klucz i przykręcamy. Jest to moim zdaniem najtrwalsze połączenie, najszybsze. Wprawdzie trochę trzeba się nakręcić, można użyć do tego wkrętarki. Przyspieszy to cały proces. Pod końcem musimy wyrównać profile. Żeby wszystko było równo. I dokręcamy. Połączenie jest bardzo mocne, trwałe. Minusem tego połączenia jest niewątpliwie to, że mamy tak naprawdę jedną tylko pozycję tego profilu. Nie możemy go swobodnie przesuwać w lewą albo w prawą stronę. Jeżeli chcemy ten profil na przykład zamocować w tym miejscu, musimy wykonać nowy otwór pod klucz, żeby go wprowadzić. Aby uniemożliwić przekręcanie się profilu względem drugiego, możemy użyć specjalnej podkładki antyrotacyjnej, która zaraz zaprezentuje, jak działa. Wsadzamy śrubę na podkładkę, następnie wsadzamy w rowek. I ponownie skręcamy. Tutaj możecie zauważyć, że podkładka wejdzie w rowek podczas dokręcania i będzie uniemożliwiała przekręcenie się drugiego profilu. Dzięki temu mamy połączenie równe. Ten profil nie będzie powyginany, skręcony. Dodam jeszcze, że metoda ta jest bardzo mocna, bardzo trwała, ale ma też swoje minusy. Jeżeli zrobimy otwór do montażu, to zawsze w ten sposób będziemy mieli połączony profil na stałe. Nie możemy go przesuwać wzdłuż drugiego profilu, czyli na przykład nie możemy regulować półki. Jeżeli chcemy na przykład ten profil przenieść niżej, musimy w ten czas wykonać nowy otwór. Żeby temu zapobiec, są kolejne dwie metody na łączenie. Pierwsza, najłatwiejsza, to jest użycie łącznika wewnętrznego do profili z rowkiem 8. Łącznik wsadzamy w rowek jednego profilu, dokręcamy. Następnie drugi profil nakładamy na niego. Dokręcając, tworzymy dosyć solidne połączenie.
Ta metoda pozwala na przesuwanie dowolne profilu, czyli luzujemy, przestawiamy, skręcamy z powrotem. Kolejną metodą, bardzo popularną, jest użycie kątownika zewnętrznego. Który ma specjalne wypustki, które wchodzą w rowek. Dzięki temu możemy równo pod kątem 90 stopni połączyć profile. Metoda ta również pozwala na przesuwanie profilu, zmianę jego położenia dowolnie. Pokażemy też metody łączenia. Mamy różne wpusty. Postaram się pokrótce opowiedzieć, jaka jest różnica między nimi, do czego one tak naprawdę służą. Wybrałem trzy najbardziej popularne. Pierwszym jest wpust rowkowy. Tutaj pokażę, jak wygląda. Jego zaletą jest to, że jest bardzo prosty i najmocniejszy, można powiedzieć. Wkłada się od boku profilu. I to jest tak naprawdę jego największą, też jego największą wadą. Czyli jeżeli mamy zamknięte profile z dwóch stron, wtedy nie możemy, nie mamy możliwości wsunięcia tego wpustu. Drugim rozwiązaniem podobnym jest użycie wpustu z kulką. Jest to bardzo podobne rozwiązanie do wpustu zwykłego, jednak kulka uniemożliwia wsunięcie się naszego wpustu, czyli możemy profil mieć pionowo, wpust będzie cały czas stał tam, gdzie go ustawimy. Jest to bardzo wygodne, szczególnie gdy montujemy pionowe konstrukcje. Trzecim rodzajem wpustu jest wpust typu drop-in, młoteczkowy. Jego największą zaletą jest to, że możemy do profilu podejść w każdym momencie, nie musimy go wsadzać od boku, tylko wsadzając i przekręcając będziemy blokować go. Może na początek przedstawię najprostszy, najzwyklejszy wpust. Specjalnie użyłem wpustów, wszystkie są na śrubkę M6, to są zalecane śrubki do profilu typu 30-30. Posiadamy również wpusty dropiny z rowkiem 8. Jednak w przypadku tego kątownika maksymalną średnicą śruby, której możemy użyć, jest M6. Możemy też M5 użyć. Niektórzy używają też podkładek. Nie są one konieczne, ale można ich użyć. Dojeżdżamy wpustem do drugiego profilu i dokręcamy. Wpusty można dokręcić. W ten sposób mamy z dwóch stron pokazane nasze połączenia. Często pytacie, w jaki sposób robić konstrukcję typu kubik, czyli z trzema profilami połączonymi pod kątem 90 stopni. Do tego służą łączniki trójstronne, ukryte. Czyli bierzemy jeden profil, wsadzamy nasz łącznik, dokręcamy śrubki. Kolejny profil. Trzeci profil. Specjalnie użyję profilu czarnego. Chcemy pokazać, że profile czarne również mamy w ofercie. Są bardzo popularne, szczególnie w drukarkach 3D. W ten sposób mamy trwałe połączenie narożne. Łączniki również mamy w kolorze czarnym, także
do wyboru, do koloru. Przejdźmy teraz do stopek, czyli miejsca, gdzie będzie po prostu profil leżał na ziemi. Najpopularniejszym, zwykłym, stojącym nóżką jest trzpień o średnicy M8 razy 40 lub 80. Ja zalecam 40, tutaj dałem 80, żeby pokazać, że też je da się dosyć głęboko w profil włożyć. Oraz stopka, która jest wachliwa, o 10 stopni się wychyla, o średnicy 60 mm, są też 40 mm. Pierwszą czynnością jest wbicie tej śruby w stopkę. Jak już mamy nabitą stopkę na śrubę, należy ją wkręcić w nagwintowany wcześniej profil. Jeżeli chcemy użyć całej długości naszej śruby, naszej nóżki, musimy maksymalnie nagwintować nasz profil. Ja osobiście polecam jeszcze użycia zwykłej nakrętki kołnierzowej do skontrowania położenia naszej śruby. Stopki. Nakręcimy. Stopkę możemy regulować na dowolną odległość. Wiadomo, im bardziej wkręcimy, tym sama konstrukcja będzie stabilniejsza. Ja wkręcę ją do końca, albo prawie do końca. Jeżeli osiągnęliśmy odpowiednią wysokość naszej konstrukcji, dokręcamy naszą nakrętkę. Gdy już ustalimy odpowiednią odległość, dokręcamy nakrętkę, używając klucza 13. W ten sposób mamy stabilne osadzenie naszej konstrukcji na ziemi. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób zamontować zawiasy do naszych profili. Do tego celu użyjemy zawiasu. Mamy dwa rodzaje zawiasów. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że ten akurat zawias sprawia, że jeżeli będzie połączony już, to profil dolega jeden do drugiego. Drugi rodzaj naszych zawiasów sprawia, że odstęp pomiędzy profilami to jest 5 mm. Więc w zależności od potrzeb możemy wybrać jeden albo drugi rodzaj. Do połączenia samych zawiasów użyję śrub M6 razy 12 z łbem stożkowym oraz różnego rodzaju wpustów, które wcześniej prezentowałem. Z jednej strony założę młoteczkowe. Mamy założone, nasadzamy na profil, delikatnie dokręcamy śrubokrętem krzyżakowym. Lepiej użyć większego niż ja mam. Z drugiej strony użyję na przykład wpustu rowkowego z kulką oraz zwykłego wpustu. Wszystko M6. Nie dokręcamy śrub do końca, lekko dokręcamy, następnie stawiamy, albo zawias był równo, prosto. I w tym momencie dokręcamy nasze śruby. Dzięki temu połączenie, na przykład drzwiczki możemy zamontować, cokolwiek co chcemy, żeby się otwierało. Jeżeli nasza konstrukcja jest zakończona
ciętą stroną profilu. Możemy zaślepić ją używając zaślepek. Są w różnych kolorach, w szarych, czarnych. Należy ją nałożyć, mocno wcisnąć, można delikatnie młotkiem. Mamy prosto i ładnie wykończoną końcówkę profilu. Do wzdłużnego łączenia profili użyjemy łącznika typu BAT. W celu połączenia dwóch profili po długości z jednej strony montujemy mniej więcej połowę naszego łącznika. Następnie go dokręcamy. Następnie drugi profil wsadzamy z drugiej strony. Dokręcając, łączymy je. Tutaj też często padają pytania, czy ten profil jest mocny, jaką czy to wytrzyma, jakie obciążenia, tego typu pytania. Więc ja teraz zademonstruję, w jaki sposób on się wygina. Widać, że ugięcie jest minimalne. Aby temu zapobiec, można użyć dwóch łączników, a w ekstremalnych warunkach nawet czterech. Łącząc takim łącznikiem z czterech stron, mamy naprawdę bardzo solidne połączenie. Często dostajemy też pytania, czy mamy pewnego rodzaju ślizgacze, które przesuwają się w profilach. Są różne, tańsze bądź droższe rozwiązania. Ja polecam osobiście również łącznik typu BAT. Go poluzuję troszeczkę. W tym momencie możemy dowolną płytkę przykręcić do niego, używając tych śrubek. Raczej wykręcając je i używając gwintów, które tutaj są, czyli M5. Używając na przykład rączki, możemy po prostu luzować tą rączkę. Założyć powiedzmy tutaj jakiś zderzak. Luzujemy rączkę, przesuwamy, dokręcając. Ustalamy daną pozycję na przykład, tak? Czyli wtedy możemy użyć bata jako zderzaka. Bardzo często profile 30-30 służą do tworzenia wszelkiego rodzaju ramek, konstrukcji, które na przykład będą wypełnione pleksji, jakimiś częściami aluminiowymi, czymkolwiek. Jeżeli będzie wypełniony, możemy w tym celu użyć uszczelki, która wchodzi w rowek. I umożliwia zamontowanie na przykład pleksji od grubości od 2 do 6 mm. Ja to pokażę na przykładzie akurat płytki aluminiowej, którą mam pod ręką. Więc po wciśnięciu uszczelki należy wcisnąć pleksę, jakieś drewno, sklejkę, cokolwiek. Uszczelkę dajemy z każdej strony dookoła i mamy bardzo mocne, stabilne połączenie z naszym profilem. Sam profil ma rowek 8, co oznacza, że możemy bezpośrednio użyć na przykład sklejki, ósemki, jakiegoś tworzywa pleksji. Używając na przykład szóstki lub mniejszych grubości pleksji, narażamy się na to, że po prostu będzie ona delikatnie będzie latać po prostu po tym profilu, tak? Więc najlepiej użyć albo ósemki, albo naszej uszczelki. Budując konstrukcję, która opiera się na przykład na drzwiach, warto użyć też rączek. Do zamocowania rączki użyję dwóch śrub M8 razy 20 oraz znowu dwa rodzaje wpustów. To jest najzwyklejszy wpust rowkowy M8 oraz ze specjalnymi sprężynkami, które umożliwiają włożenie tego wpustu od
boku, że tak powiem. Nie musimy mieć miejsca, nie musimy mieć otwartego profilu, żeby go wprowadzić. Wprowadzę też drugi. Rączkę składamy do kupy. Następnie montujemy do profilu. Ustawiamy, równamy naszą rączkę. Ona idealnie licuje się z naszym profilem. Następnie dokręcamy. Mamy bardzo solidną, fajną aluminiową rączkę, na przykład do drzwi.